Tomek, no niestety, ale wracają takie demony też przeszłości. Na pewno ja i ty też pamiętasz dobrze spotkania, kiedy traciliście bramki w pierwszych minutach. Dzisiaj już po 11 minucie było 0-2. Proszę powiedz tak na gorąco, czego zabrakło? Myślę, że koncentracji na pewno, ale czy czegoś jeszcze? Z mojej strony mogę powiedzieć też jakby w imieniu drużyny, że no myślę, że nie ma osoby w szatni, która bardziej nie chce niż cały nasz zespół, żeby ta sytuacja się odmieniła. Tak, jest ciężko, mamy tego świadomość, ale tak naprawdę jest jeszcze 13 spotkań i wierzymy mocno w to, że zaczniemy wygrywać, że przełamiemy tą pasę i sytuacja się odwróci. No, dzisiaj było nie po naszej myśli. Ciężko gra się, kiedy mecz jest ustawiony. Tak naprawdę już w 10 minucie robiliśmy wszystko, ale no, z samym zaangażowaniem i sercem no, nie damy rady. No, musimy więcej jakości dołożyć do tego i gorąco wierzę, że w najbliższym meczu za kilka dni karta się odmieni i to będzie nowy początek. Tomek, odwrócenie tej karty no było możliwe jeszcze w tym meczu, bo w drugiej połowie, mimo że graliście w 10, zdobywacie bramkę kontaktową i czy wtedy uwierzyliście, że tak naprawdę jeszcze można w tym spotkaniu coś ugrać? Oczywiście, że uwierzyliśmy. Gdzieś ta bramka w końcówce dała nam wiatru w żagle i wierzyliśmy w to mocno, że uda się ten mecz wyrównać. Dostaliśmy jeszcze bramkę w końcówce, mówię, gdzieś tutaj i głowa i ciało było zmęczone, ale to mówię, nie jest w żaden sposób wymówka, bo nie takie rzeczy piłka widziała. Myślę, że za kilka dni mamy kolejny mecz, tak jak mówiłem, trzeba się wyleczyć, podnieść mentalnie i tak naprawdę od kolejnego meczu wszystko może się znowu zmienić. Czy nie boli szczególnie to, że no, nie macie się co oszukiwać, ten mecz był traktowany jako ten w rodzaju tylko 6 punktów? Każdy mecz jest teraz o 6 punktów. Nie patrzymy, czy to jest Jastrzębie, czy Stężyca zaraz przyjedzie, czy Siedlce i każdy inny zespół, z którym jeszcze będziemy grać, to każdy mecz jest dla nas jako życie. Tu nie ma się co oszukiwać. Myślę, że każdy w szatni ma świadomość, o co gramy. Każdy jest zmotywowany, robimy wszystko poza boiskiem i na boisku, żeby to wyglądało jak najlepiej. No i szczerze nie wierzę w to, że życie w końcu tego nie odda. Że po tych wszystkich gdzieś gorszych momentach, no musi w końcu wyjść słońce. Nie możemy pozwolić do tego, żeby tak to dalej wyglądało. Dzięki, Tomek, za rozmowę i życzymy powodzenia.